Naszym gościem jest Tomek Hałas. Tomku, chciałem zacząć od tego ostatniego meczu. Twój pierwszy gol dla Polonii i od razu po strzeleniu go podbiegłeś w kierunku ławki rezerwowej krzycząc, a mówiliście, że nie umiem dryblować. Skąd to się wzięło i kto ci zarzucał, że nie umiesz dryblować? Była taka zabawna sytuacja na rozgrzewce przedmeczowej. Trener Szymanek zwracał uwagę, żeby grać mi do nogi, że potrafię się utrzymać w piłce, że z tym dryblingiem jest tak nie do końca tak, jak być powinno. Ja się tylko uśmiechnąłem i odparłem, mówię, no to trener zobaczy w meczu. I akurat wyszła taka fajna sytuacja, że potrzebny był dribbling, a akurat udało się strzelić bramkę po akcji indywidualnej, także taka troszeczkę żartobliwa sytuacja i z uśmiechem to bardziej traktowałem. Czytając wszystkie artykuły o tobie sprzed lat, na dwie rzeczy warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, że uchodziłeś za ogromny talent, który będzie miał polską piłkę u stóp, ale do tego jeszcze wrócimy. A po drugie, że słyniesz z dobrej gry głową i szybkości. I chciałem zapytać o tę szybkość, bo właśnie sam wspomniałeś o tym, że trener Szymanek sugerował, żeby bardziej grać ci piłkę do nogi. Czy ta szybkość cały czas jest twoim atutem, czy w związku z jednak licznymi kontuzjami kolan, które miałeś, to troszkę zatraciłeś? Myślę, że ta szybkość nadal jest. Po prostu trzeba ją kształtować tak naprawdę i o nią dbać. Na pewno jak zawodnik jest przygotowany do meczu fizycznie dobrze, to ta szybkość jest bardziej widoczna, a jak zawodnik jest słabiej przygotowany, no to tej szybkości tak naprawdę ciężko, tą szybkość ciężko dostrzec. Ogólnie od małego zawsze miałem tą cechę wrodzoną, także wydaje mi się, że teraz do dzisiaj mi to zostało. Tak jak patrzyłem na twoje statystyki z wszystkich poprzednich sezonów, nawet tych udanych, które nie były przeplatane urazami, zwróciła moją uwagę jedna rzecz, właśnie a propos tego, że jesteś bardziej szybkościowcem niż wytrzymałościowcem. W większości spotkań nie grałeś od pierwszej do ostatniej minuty. Widziałem któryś sezon kilka lat temu, że grałeś w zasadzie w każdym spotkaniu, ale za każdym razem trener ściągał cię gdzieś tam w 65, 73, 76 minucie. Ty się lepiej czujesz właśnie, kiedy możesz dać wszystko z siebie, tam powiedzmy przez godzinę, a potem żeby ktoś cię zmienił, czy przynajmniej na poziomie tej trzeciej ligi nie robi ci różnicy i dajesz radę biegać przez 90 minut? Daję radę biegać przez 90 minut, zresztą każdy zawodnik chce grać jak najwięcej, jak najdłużej. A to, że byłem zmieniany, no to cóż, no taka była decyzja trenera. Ja jej nie mogłem podważać, tylko musiałem się do niej dostosować. Wiadomo, że chciałbym, bądź chciałem dłużej grać, no ale cóż, trzeba było się dostosować do tego. Patrzyłem również na twoje dokonania ekstraklasowe. Są one mniejsze niż można było się spodziewać po tym, jak bardzo byłeś chwalony jako młody zawodnik, ale w tych meczach ekstraklasowych jedna drużyna tutaj jest taką klamrą spinającą, czyli właśnie Polonia Warszawa. Grałeś z pierwszego gola w ekstraklasie, jeżeli się nie mylę, strzeliłeś w meczu z Polonią. Nie, przepraszam, debiut w ekstraklasie miałeś chyba w meczu... Z Górnikiem. Tak, w barwach Górnika w meczu z Polonią, a z kolei ostatniego gola w ekstraklasie strzeliłeś w tym meczu, który był ostatnim meczem Polonii w Ekstraklasie, pożegnaniem Polonii z tą ligą. Jak wspominasz te spotkania? To znaczy, na pewno pierwsze spotkanie, fajne takie doświadczenie na lata, bo to był debiut w Ekstraklasie. Przegraliśmy z tego, co pamiętam, chyba 2-0. Byłem bliski nawet strzelenia bramki, bo tam trafiłem akurat słupek. No i ostatni mecz w Ekstraklasie, tak samo ostatni mecz Polonii, można powiedzieć, bo to był wtedy ten etap, co Polonia się rozpadała. No i też mi było dane strzelić bramkę, akurat przychodząc do Polonii, tam z kilkoma chłopakami na ten temat rozmawialiśmy, że się śmiałem, że strzeliłem Polonii bramkę, która była ostatnią moją w Ekstraklasie, no i Polonia też traciła ostatnią bramkę w Ekstraklasie, dzięki mnie, no jestem teraz w Polonii. Pomyślałbyś wtedy, że za kilka lat wasze losy, czyli twoje i tego klubu, znowu się splotą? No ciężko, bo wtedy na tamtym etapie ciężko było powiedzieć, że trafię do Polonii, był to inny etap, także nie mogłem powiedzieć, że myślałem, że będę tutaj, tu i teraz. A w którym momencie po raz pierwszy zgłosiłeś się do klubu, do Polonii, żeby zaproponować swoje usługi? Bo ja słyszałem, że wstępne rozmowy takie, jakieś zainteresowanie było już w czasach właśnie trzeciej, czwartej ligi dawniej, na początku, że tak powiem, odbudowy klubu. To prawda, czy to nieprawda? Ja pierwszy raz o tym się dowiaduję od pana, natomiast menadżer, który prowadził moje sprawy, zadzwonił do mnie, że istnieje taka opcja. Pewne opcje mi tam nie wyszły, prawda, z różnych względów. Zdecydowałem się na Polonię Warszawa, wielki klub, prawda, także
Nie zastanawiałem się też z tego względu, bo była osoba trener Chrobaka, tak, znaliśmy się już z wcześniejszych lat, a także perspektywa fajnego zespołu. Wiem, że ta Polonia nie jest ci obca w ostatnich latach, też pod tym względem, że przyjaźnisz się czy kolegujesz z Rafałem Koścem, którego historia była bardzo, bardzo przykra i bardzo, bardzo głośno się odbiła. Wiesz, co słychać u Rafała i jak on się teraz miewa, jak sobie radzi? Z tego co wiem, znamy się z Rafałem ze szkoły, to tak naprawdę od małego. To jest coraz lepiej, tak? Teraz może mamy trochę ograniczony kontakt, bo każdy tam ma jakieś swoje sprawy, ale z tego co wiem, to po tych wszystkich problemach, które go dotknęły, no, to tak naprawdę wyszedł na prostą i miejmy nadzieję, trzymam za niego kciuki, żeby coraz lepiej to wszystko wyglądało i wracał do zdrowia. Powiedz, kogo z kolegów, z którymi teraz grasz w Polonii, znasz już z poprzednich lat? Wiem, że na pewno Bartka Wiśniewskiego, bo wasze ścieżki w Zniczu się... I w Dolkanie się przecięły. Czy z kimś jeszcze miałeś okazję grać? I jeżeli tak, to jak wspominasz? Znam się z Grześkiem Wojdygą, też z boisk, no i z Warszawy, tak, bo jesteśmy praktycznie rówieśnikami. Piotrka Maślankę też. Miałem okazję poznać, razem graliśmy w klubie. Rafał Zembrowski, graliśmy razem z Rafałem w Dolkanie. Był Daniel Gołębiejski, z którym też na pewno mam bardzo dobry kontakt i się tam kumplujemy. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o zawodników, których... Marcin Bochanek. Mhm. No to właśnie, jeszcze z Marcinem się znam. Także szatnia nie była obca. Jasne. Chciałem zapytać, bo kiedy przychodziłeś do Polonii, pytałem parę osób o ciebie i cały czas słyszałem takie głosy: super chłopak, dobry piłkarz, tylko te kolana. Jakbyś mógł opowiedzieć historię tych swoich bojów o zdrowie, bo tak naprawdę to, że ty cały czas grasz w piłkę i robisz to dobrze, no to jest chyba twój duży sukces po tylu przejściach z kontuzjami. No, wydaje mi się, że... Znaczy, nie wydaje mi się, tak mogę myśleć, że po tylu kontuzjach, co ja przeszedłem, tak naprawdę ciężko też wrócić do wyczynowego sportu. Ja akurat miałem na tyle w sobie zawziętości, bo zależało mi na tym, żeby grać w piłkę. Walczyłem o ten powrót, czasami z lepszym lub gorszym skutkiem. No ale tak, to prawda, miałem dużo problemów z tymi kolanami, zerwane więzadła, nieudane operacje. Ciągła rehabilitacja, wracanie na boisko i no, było ciężko, tak? Myślę, że gdyby nie to, to mógłbym być w innym miejscu, no ale cóż, widocznie tak było mi to pisane. Nie ma co tam się załamywać, trzeba robić dalej swoje. Może jeszcze w niedalekiej przyszłości coś będzie mi dane osiągnąć więcej. Ty czujesz te dolegliwości związane z kolanami teraz, kiedy jesteś na boisku? Jak to jest? To jest taka rzecz, której nie da się do końca wyleczyć i gdzieś z tyłu głowy zawsze się ma, że trzeba może czasami cofnąć nogę? Czy też już, że tak powiem, jest to dla ciebie przeszłość i generalnie czujesz się absolutnie zdrowy? To znaczy nie, ja nie czuję żadnych dolegliwości tak naprawdę. Cały czas dbam o te kolana. Też zależy od tego, jak zostanie przeprowadzona rehabilitacja, I człowiek, który ma zerwane więzadła, będzie do tego podchodził, jak będzie o to dbał, bo jeżeli ktoś krok po kroku będzie wykonywał te wszystkie ćwiczenia i zalecał się do poleceń lekarza i rehabilitantów, to myślę, że z tym nie ma problemów, tak? Starczy dbać o to, tak naprawdę wzmacniać, i to jest tylko operacja, tak? A tak naprawdę też strefa mentalna jest bardzo, bardzo istotna, bo jeżeli w głowie się będzie miał poukładane, że te kolana są zdrowe, i się nic im nie stanie, to tak naprawdę jak stare, dawne kolano. Chciałem jeszcze zapytać a propos twojego pierwszego zerwania więzadeł krzyżowych, pierwszego poważnego urazu kolana, bo czytałem rozmowę z Tomkiem Wełnickim, kapitanem rezerw Legii ostatnio, który opowiadał o tym, że lekarz mu zostawił 3-centymetrowe wiertło gdzieś w kolanie. Wiem, że ta twoja pierwsza operacja też nie przebiegła do końca tak, jak powinno. Co tam się stało, że miałeś długo, bo chyba półtora roku nie grałeś w piłkę? To znasz, operacja w cudzysłowie przebiegła pomyślnie. Lekarz, który mnie operował, zapewniał, że jest wszystko ok. Kolano było puchnięte, cały czas mi puchło. Rehabilitacja była tak naprawdę przeprowadzona dobrze. On dawał mi jakieś zastrzyki i zapewniał, że jest wszystko ok. Natomiast, co się później okazało, pojechałem na konsultację do Poznania i lekarz mi powiedział, że przez rok tak naprawdę
grałem bez więzadła krzyżowego. Bolało mnie kolano i tak naprawdę musiałem poddać się ponownie operacji, co wydłużyło powrót na boisko. Słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale właśnie w związku, w zasadzie pośrednio przysłużyłeś się polskiej piłce tym zerwaniem więzadła krzyżowego, bo ponoć poleciłeś na swoje miejsce po tej kontuzji do znicza Roberta Lewandowskiego, no i przy całą historię późniejszą wszyscy znamy. Jak to wyglądało? Znaczy, Robert akurat był wtedy na etapie szukania klubu. My się znamy się do dzisiaj, bo znaliśmy się wcześniej. Razem przecież się wychowaliśmy na boisku, bo graliśmy w piłkę w Warsowi, a ja w Agrykoli. No i to było na takiej zasadzie, że on po prostu przyszedł, był polecony też przez innych ludzi do znicza, a wydaje mi się, że tam rozmawialiśmy na ten temat, tak. Ja też mu polecałem to, bo tworzyła się fajna ekipa. Napastników też nie było, bo był Bartek Wiśniewski i chyba długo nic tak naprawdę. Także ja byłem kontuzjowany, także to czysta taka koleżeńska rozmowa, tak? Jeśli by nie chciał, to by sam nie przyszedł, tak? Także może moja kontuzja coś tam ułatwiła, ale po tym teraz co on osiąga, to wydaje mi się, że gdyby nie ta kontuzja, to też by osiągnął ten sukces, co ma. Sukces piłkarski może by osiągnął, ale nie wiadomo, czy sukces matrymonialny by osiągnął, bo słyszałem, że też odegrałeś swoją rolę przy zapoznawaniu Ani z Robertem i słyszałem taką historię o pierwszej randce, na której oni się spotkali i potem ty przekazywałeś im wzajemnie, że wszystko było dobrze i się sobie spodobali. To znaczy, nie. Ja Anię znam ze szkoły, bo chodziliśmy razem do klasy. A Robert mnie tylko zapytał, czy ją zna, tak? Czy ja ją znam. Odparłem, że znam, a reszta to już dzieło Roberta, tak? I to wszystko to, co się dalej teraz toczy i owocna miłość, to jest dzieło Roberta i Ani. Choć nie pamiętam, żebym tam ich jakoś zeswatał, tak? Bo oni chodzili razem do szkoły. Aczkolwiek, no, znałem oboje. Anię dłużej, Roberta krócej. Ale przychodząc do szatni, jak się zapytał, czy znam, no to odparłem, jak to kolega z drużyny, pewnie, że znam. Słyszałem, że trener Wdowczyk, kiedy grałeś w Pogoni, a Robert za nią brali ślub, był żywo zainteresowany tym, co tam się będzie działo i jak powiedziałeś, na czyje wesele się wybierasz, to było dużo łatwiej z tym uzyskaniem zwolnienia z treningu. To znaczy tak, była taka sytuacja, akurat był okres przygotowawczy. Trener Wdowczyk był właśnie trenerem moim w Pogoni, no i ja tak już koniec sezonu był, no to zapytałem delikatnie trenera, powiedziałem, że no trenerze, mam ważną uroczystość, chciałbym na nią być zwolniony. No, akurat to był jeszcze po dobrym meczu, bramkę strzeliłem, wygraliśmy. No to trener mówi, że dobra, no to nie ma problemu, pogadamy jeszcze w czasie tego całego późniejszego przygotowawczego okresu. No i jak ja poszedłem zapytać się go, no to on się tak dopytywał strasznie, do kogo, a że ten ślub tuż był, to w końcu się wygadałem i zaczął się śmiać, prawda? Mówię, dobra, to jedź. Także taka zabawna sytuacja, tak? Jest co wspominać. Było was trzech w zniczu napastników. Ty, Bartek Wiśniewski i Robert Lewandowski. Wy dwaj jesteście teraz w Polonii, a Robert trochę gdzie indziej. A Robert Bayern, nie? Tak. No właśnie. Da się to jakoś łatwo wytłumaczyć, czy to jest tyle czynników, że nawet jest, nie podejmujesz się analizy? Nie, ciężko to wytłumaczyć tak naprawdę. Piłka nożna to jest sukces w piłce nożnej, to jest składowa wielu czynników, tak? Wielu rzeczy, także na pewno ciężka praca, talent, ale też po drodze tej ciężkiej pracy i talentu, który się ma, muszą też różne rzeczy sprzyjać i tak naprawdę być sprzymierzeńcem tej kariery, tej bądź drogi, którą chcemy sobie obrać bądź osiągnąć. Wracając na ziemię, ostatnie pytanie. Sokół Aleksandrów Łódzki, no bo to jest teraz wasza rzeczywistość. Czeka was spotkanie z tym rywalem wcale niełatwym, bo to jest jedna z najlepszych drużyn w lidze. Czego się spodziewasz po tym meczu? No, czy jedna z najlepszych, to się okaże, tak? To mówią o nas też, że jesteśmy jedną z najlepszych, także będzie ciekawe widowisko. Z tego, co tam wiem, to mają chyba trzecie miejsce w tabeli. Nie analizowałem, nie było jeszcze analizy. Natomiast no, wydaje mi się, że mecz jak każdy inny. Trzeba się skoncentrować, grać to, co trener nam nakreśli. A jak będziemy realizować to wszystko i będziemy w 100% skupieni, będziemy dawali z siebie wszystko, to myślę, że
spokojnie punkty w Warszawie zostaną.